Zobaczcie, co oni teraz mówią. Usiłują powiedzieć, że w sposób nielegalny, nieprawny przyznanych zostało ponad 200 tysięcy wiz. To jest fundamentalne kłamstwo. Wiz, które były przyznawane w procederze nieuczciwym, było kilkaset, powtórzę, kilkaset, z czego udzielonych wiz, tych wniosków było kilkaset. Udzielonych wiz może 250 albo 300. Więc jak oni mówią, i nie wiem, co powie marszałek Grodzki w swoim orędziu, radziłbym zresztą wszystkim, żeby wyłączyć telewizory, jak w czasach Jaruzelskiego, bo tak żeśmy wtedy robili, jak mówił Jaruzelski, wyłączało się albo przełączało na inny program. Przełączcie, szanowni państwo, na jakiś science fiction, tam będzie więcej prawdy niż w tym, co powie Grodzki. Nie wiem, co powie, ale jeśli wam powie, drodzy rodacy, jeżeli wam powie, że tych wiz przyznawanych było w procederze nieuczciwym, nielegalnym 200 kilkadziesiąt tysięcy, to pomyli się o jakieś 1000 razy. Tak, pomyli się. Tutaj słyszę, że niech się swoimi kopertami lepiej pochwali, prawda? A to dobrze pan powiedział, rzeczywiście. Cytuję tutaj pana. Panie Grodzki, rzeczywiście tutaj też warto się wytłumaczyć z tego. Ale to pomylić się jakieś 1000 razy, choć może tego nie powie, to też jest, szanowni państwo, przyznacie jakieś osiągnięcie, czy antyosiągnięcie. Bo my wypalamy nieprawidłowości gorącym żelazem.